dzisiaj przygotowałem dla Was kolejnych 5 dziwnych błędów w popularnych filmach. Zapraszam! Błędy w Gladiatorze pojawiły się w tej serii dwukrotnie, jednak jak się okazuje, tych ciągle przybywa. Ten konkretny, podobnie jak poprzednie, również miał miejsce na gladiatorskiej arenie. Twórcy najwyraźniej liczyli na to, że widownia nie będzie zwracała uwagi na szczegóły w momencie, kiedy na połowie ekranu widać człowieka dosłownie rozcinanego na pół. Jednak kiedy przyjrzymy się temu nieco bliżej, z lewej strony widzimy człowieka z ekipy filmowej, który jechał rydwanem i również załapał się do filmowego kadru. Kto wie, być może instalował wtedy butlę ze sprężonym powietrzem potrzebną do kolejnej sceny. Jeżeli kojarzycie postać Deadpoola, a jest naprawdę mała szansa, że jest inaczej, to zapewne wiecie, że jest on w stanie po pewnym czasie zregenerować swoje ciało. Tyczy się to też brakujących kończyn, co widzieliśmy już w pierwszej części filmu. Jednak w jednej ze scen jego dłoń zregenerowała się zdecydowanie za szybko, a druga po prostu odpadła. No albo, biorąc pod uwagę drugą, bardziej realną opcję, w scenie, w której Deadpool spadał na przejeżdżającą ciężarówkę, zaszedł po prostu błąd w postprodukcji. Jak widzicie na ekranie, Deadpool, będąc jeszcze na moście, starannie odcinał sobie nożem lewą dłoń. Jednak w momencie, kiedy z niego zeskakuje, wyraźnie widać, że brakuje mu prawej dłoni, a nie lewej. Jednak Deadpool jest na tyle specyficzną produkcją, że wszystkie wpadki, które w nim wystąpiły, można spokojnie uznać jako zamierzone działania. Zostając jeszcze w superbohaterskich klimatach, przyjrzyjmy się postaci Doktora Strange'a. Zanim doznał objawienia i nauczył się naginać prawa fizyki, przechodził dość ciężkie chwile. Tak też w jednej ze scen z nerwów zdarzyło mu się zrzucić wszystkie przedmioty ze stołu, przy którym siedział. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dosłownie kilka chwil później wszystkie te przedmioty znalazły się z powrotem na stole. Jest to błąd, chyba że założymy, że po opanowaniu sztuki cofania czasu, Strange uznał, że nie postąpił najlepiej, cofnął się do tego momentu i poustawiał wszystkie rzeczy z powrotem na stole, zanim ktokolwiek się zorientował. Tak jak w przypadku oryginalnej serii, tak w Jurassic World pojawiło się kilka mniejszych lub większych wpadek. Jedna z nich dotyczy dwójki braci, którzy w trakcie ucieczki wskoczyli do jeziora, a dokładniej momentu, w którym się z niego wynurzyli. I to właśnie wtedy z ich włosami dzieje się coś dziwnego. Przy każdym kolejnym cięciu ich fryzury ulegają dość zauważalnym zmianom, co może świadczyć o tym, że ta scena była po prostu kilkukrotnie dogrywana i nie wszystko udało się dokładnie powielić. Zapewne duża część z Was pamięta klimatyczny i specyficzny film, jakim było 300. Widzieliśmy tam naprawdę masę scen walki w zwolnionym tempie i to właśnie w jednej z nich prześliznął się błąd. W momencie, kiedy w armię Persów została wyrzucona jedna z włóczni, było jasne, że któryś z atakujących wojowników polegnie na polu bitwy. Jednak w tym momencie stało się coś dziwnego. Jeden z dwóch biegnących Persów został przebity włócznią na wylot, co oczywiście spowodowało jego natychmiastowe zatrzymanie. Jednak nie jestem do końca przekonany, dlaczego też w tym momencie przewraca się jego współtowarzysz. Zrobił to z sympatii do swojego przyjaciela, czy może chciał uniknąć kontaktu z armią Spartan? Tego się już niestety prawdopodobnie nie dowiemy. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy seria z błędami w filmach przypadła Wam do gustu i czy chcecie widzieć na kanale kolejne odcinki tego typu. Nie zapomnijcie też o ocenie filmu i subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Chyba.